Rany boskie. Dotarliśmy na imprezę. Ale chyba trochę za późno. Hej, Nate. Popatrz tu. Kolejny symbol. O mój Boże. Co? To oni. Elena, to piraci, którzy założyli Libertalię. Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba... trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś samobójcza sekta bogatych piratów? Czy jak? Nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Averiego zapraszam was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozje i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano Thomas Tew. Kogo obstawiasz? Thomasa Tew czy Averiego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, czyli... ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu niezła jatka. Więc Avery i Tew zaprosili ich tutaj, żeby... jak to było? Porzucić czcze animozje. Porzucić czcze animozje. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Ahoj! I takie tam. Wszyscy biorą łynia. Oprócz nich. I w jednej chwili wszystkie skarby Libertalii stają się własnością tej dwójki. Pomyśl. Najwięksi piraci w dziejach świata. I wszyscy zginęli. W jednej chwili. Przy tym stole. To niesamowite. Tak mi przykro, ja... przepraszam. W porządku. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu Tew... to odwiedźmy Averiego. Tak. Chodźmy.